Listy od choinki. 1946 rok. Irenko, masz 6 lat, a zrobiłaś mi taki piękny łańcuch z bibułki. Wzruszył mnie aniołek wycięty z kartki papieru i pokolorowany kredkami. Lichtarze, świeczki, żywy ogień. Teraz to już elektryczne światełka. Wyobrażam sobie, jak ciężko było pracować nad tymi ozdobami przy świetle lampy naftowej. Widzisz, jaki piękny, szklany, kolorowy czub mam na górze? Dziadek kupił, a babcia Andzia specjalnie dla ciebie zrobiła szczupaka faszerowanego, kutie, pierogi z kapustą, barszczyk czerwony, postny i twoje ulubione śledzie. Nie mówiąc o śliżikach, żebyś smaków dzieciństwa nie zapomniała. No i będziesz miała oczywiście kisiel z owsa. Kiedyś będziesz za takim tęskniła. Oj, coś pięknie mi pachnie. Pewnie sianko pod obrusem i wyjątkowy, jedyny kompot z suszonych owoców. Pewnie smutno ci, że ta pierwsza choinka tutaj to nie spod Wołkowyska, tam gdzie się urodziłaś, ale spod Tolkmicka, gdzie was przesiedlono. Kiedyś zrozumiesz, nowa ziemia, nie kresowa, to też ziemia polska. Z niej wyrosłam. A święta to tylko spojrzenie w oczy bliskich i trzymanie się za ręce, to przytulenie i wśród nocnej ciszy. Kolędy, jedyny pomost między przeszłością a teraźniejszością. To jest to, co mamy wspólne. I mamy jeszcze nadzieję. Nadzieję. Wesołych świąt, kochani. Zesiołych żwąt, kosiani. Rechtele święty kamaftomem saranen. Wesołych świąt, drogi druzi. Zdrowych godów, kochane warniejoki.